może takie uzupełnienie pod tytuł dzisiejszej konferencji przez Marka Twena. Polityków i pieluchy należy wymieniać jak najczęściej z tego samego powodu. Proszę Państwa, po co stworzono i tworzy się cały czas przedsiębiorstwa? No, najkrótsza odpowiedź, aby ludziom było dobrze. Co to znaczy dobrze? No, przede wszystkim ludziom pracującym w nim było dobrze, ale także klientom było dobrze, czyli otrzymywali towary, produkty, ogólnie mówiąc, dobrej jakości i na czas, no i żeby przynosiło zysk w długim okresie. Proszę Państwa, przedsiębiorstwa organizują i kierują nimi biznesmeni i przedsiębiorcy. Jaka jest między nimi różnica? Tu posłużę się, a przepraszam, może najpierw jeszcze, zapewne nie tak powinno być organizowane przedsiębiorstwo, jak to na rysuneczku sporządzonym przez mojego kolegę z Uniwersytetu w Kanadzie. Na pierwszym miejscu to miał być pomysł huśtawki, zaczyna się od tego postrzegania tego pomysłu huśtawki przez zlecającego i tak dalej, potem jak wyglądał plan i ostatnio jak wyglądało to po wdrożeniu i jak to, co zlecający chciał otrzymać, wygląda. Przyjrzyjcie się Państwo dokładniej w mojej prezentacji, która będzie na stronie do prawdy. A teraz o tym, różnica między biznesmenem a przedsiębiorcą. Podana i to w artykule naukowym, międzynarodowym czasopiśmie, przez mojego przewodnika naukowego, już nie żyjącego od 20 lat. Biznesmen używa gospodarki do robienia pieniędzy, zaś przedsiębiorca używa pieniędzy do tworzenia gospodarki. Jest różnica, prawda? Proszę Państwa, otóż wstępuję w moim referacie na takie poziomy codziennego życia. Wszyscy byliśmy albo jesteśmy, ja mogę powiedzieć, byłem, pracownikami zatrudnionymi gdzieś tam. Część z nas, owszem, jest samozatrudnionymi. Ale proszę Państwa, te relacje pomiędzy nimi, a zwłaszcza w firmie czy w organizacji, w której są zatrudnieni, a zwłaszcza pomiędzy pracownikami, a władzami, zarządem tej firmy, nie zawsze są różowe. Nie zawsze są takie, że chce się tam być, pracować, tworzyć. Może to za duże słowo. Ideę pierwszej solidarności, bo o nich, do nich zwróciła mi na to uwagę, przypomniała właściwie, bo swego czasu przecież znałem tę ideę w 80-tych latach wyartykułowane i sformułowane w pierwszym programie pierwszej solidarności. Przypomniała mi o nim Jadwiga Łopata. I dzięki temu jest ten referat. Dotyczyły właśnie stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie. Już pierwsze, po co i dlaczego o tym mówiła pierwsza solidarność. Otóż brakowało w ówczesnych polskich przedsiębiorstwach przedsiębiorczości. No i tej rzetelnej pracowitości, tam była byle jakość w zasadzie w wielu przedsiębiorstwach. I to mamy w pierwszej już tezie. Dalsza część tej tezy mówi wręcz, jakie to powinno być przedsiębiorstwo. Padła nazwa przedsiębiorstwo uspołecznione, którym zarządza załoga reprezentowana przez Radę Pracowniczą, a operatywnie kieruje dyrektor powoływany drogą konkursu przez Radę i przez nią też odwoływany. Jest to bardzo różnie w dzisiejszym świecie, a jeszcze szczegółowsze idee zawarła pierwsza solidarność w tezie 9 swojego programu, a mianowicie, że w zakładach, cytuję, w zakładach pracy, w których są przewidziane redukcje, komisje zakładowe powinny rozpatrzyć możliwości takich zmian wewnątrz zakładów, by zagrożenie redukcją pracownicy mieli możliwość podjęcia pracy na innym stanowisku pracy lub w krótszym wymiarze czasu pracy bez straty wynagrodzenia. Konieczna jest reforma systemu płac gwarantująca każdemu godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości. Czy to dzisiaj jest te warunki, te postulaty spełniane we wszystkich przedsiębiorstwach? Tymczasem, w tym czasie, w którym zakazano działalności pierwszej Solidarności, mniej więcej od roku 1982 do 1992, w pewnym odległym kraju jeden człowiek spowodował zmiany, które wyszły daleko dalej niż te postulaty pierwszej Solidarności. Króciutko,
Proszę Państwa, macie Państwo wyświetlone najważniejsze cechy tych stosunków międzyludzkich. No więc właśnie, czy potraficie sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, w którym pracownicy nie podlegają kontrolom ani regulaminom, nie, sami ustalają swoje godziny pracy i wynagrodzenie, no tu nie wszyscy od razu, wynagrodzenie raczej kadra kierownicza, ale robotnicy najbardziej na dole również mają swój udział w tym, demokratycznie podejmują kluczowe decyzje. Wszyscy robotnicy są zobowiązani. Jak nie chcą, to nie głosują. Głosować na przykład, czy przenieść zakład pracy, zakład produkcyjny w inne miejsce, gdzie będą musieli o wiele dalej dojeżdżać, o wiele więcej czasu. Nie, od nich też zależy decyzja kierownictwa, czy przenieść zakład w inne miejsce. Na przykład tak ciężkie decyzje, albo czy kupić nowe przedsiębiorstwo. Oceniają, a nawet sami wybierają sobie kadrę kierowniczą. Kto z Państwa słyszał o polskim takim przedsiębiorstwie? Poza oczywiście paruosobowymi firmami, które same się tworzą. I mogą pracować na własny rachunek, korzystając z majątku firmy macierzystej, która ich poprzednio zatrudniała, bądź nadal zatrudnia, a oni sobie dorabiają dodatkowo jako samodzielne, jednoosobowe firmy, korzystając z maszyn, urządzeń. Proszę Państwa, ten człowiek, który wprowadził te zmiany, to Ricardo Semler. Prezes zarządu Semco, bo tak się nazywa to przedsiębiorstwo, w tej chwili już Semco Partners, po rozrośnięciu się. To jest w ogóle, on jest w ogóle twórcą nowego stylu zarządzania. Dziś jest w latach, no, około 60-tki. Dzisiaj, w tym roku ma 65 lat, a zdjęcie robione było około 60-tki. Proszę Państwa, co to jest podręcznik przetrwania? Ja z tego podręcznika zrobiłem parę fotosów, żeby pokazać Państwu, co dostaje każdy zatrudniony w momencie właśnie zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie. I jest to jedyny pisany regulamin tej firmy. To, co dostają pracownicy. Tak przy okazji. W 1980 roku Semco była firmą tradycyjną o bardzo wysokiej, jeśli chodzi o strukturę zarządzania, bardzo wysokiej strukturze zarządzania, o 12 szczeblach zarządzania. Proszę Państwa, gdzie obowiązywał obszerny regulamin przewidujący sposób postępowania w każdej sytuacji. Tradycyjna struktura przedsiębiorstwa. Tutaj pokazuję Państwu parę schematów. Wgłębicie się później w prezentacji. A jeszcze takie pytanie. Ilu wspólników ma każda firma, nie tylko która ma formę spółki, czyli są wspólniczycy z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjnej. Jednoosobowa firma tak samo ma tych wspólników, jak i wielka firma zatrudniająca tysiące pracowników. Tu jest część tych wspólników, widzicie Państwo, 460, jak przyjdą na posiedzenie lub na komisję, jak przyjdą, nie będą się lenić i rzeczywiście będą pracować rzetelnie nad nowymi ustawami. Oni zmieniają co chwilę warunki działania. Następnymi wspólnikami jest 100 senatorów, prezydent, który może, ale nie musi podpisać ustawę, a więc może wprowadzić zmiany działalności przedsiębiorstw, firm. Oczywiście rolników też i nas, obywateli też. Następnie premier, którego wychodzi inicjatywa ustawodawcza rozporządzeń Rady Ministrów, takie jakie na przykład były w czasie C19. 20 ministrów, każdy minister też z inicjatywą ustawodawczą, a przedsiębiorcy pewnie mi podpowiedzą, a jeszcze te 400 urzędów skarbowych, których każdy inaczej może interpretować, te same przepisy podatkowe. A może jeszcze sądy dorzucimy do tego. Proszę Państwa, nie jest łatwo przedsiębiorcom w naszym kraju. To była mowa o naszym kraju. Otóż pokazałem Państwu, mignąłem strukturą zarządzania w każdej organizacji, nie tylko w przedsiębiorstwie komercyjnym. Dlaczego niektóre, zwłaszcza starsze firmy, no, upadają, są mniej wydajne, zaczynają ponosić straty i tak dalej, jeśli nie mają olbrzymich zasobów finansowych do przetrwania? A tu działa takie pół żartem, pół serio prawo Petera, że każdy kompetentny pracownik jest szybko dostrzegany jako następca zwalnianego czy odchodzącego na emeryturę kierownika swojego działu, zespołu, komórki, wydziału i tak dalej. I awansuje. Aż potem też awansuje, jak okazuje się kompetentny, aż osiągnie swój szczebel niekompetencji i tam już pozostaje.
No, im więcej pracowników na swoich szczeblach niekompetencji, tym bardziej nieudolne przedsiębiorstwo. Mogą wylecieć z tych swoich ciepłych posadek pod dwoma, z dwóch przyczyn. Domyślacie się Państwo z jakich? No, albo narażą na wielkie straty firmy, albo nadepną komuś z wyższego szczebla zarządzania na odcisk. To tak przy okazji. No więc ta firma w 1980 roku była może nie tyle nieruchawa, co nie potrafiła zdobyć się na reformę, na transformację, na restrukturyzację. Dzisiaj to jest modniejsze słowo. Właściciel i ojciec Ricardo Semlera, który wtedy zarządzał tą firmą, zrozumiał, że sam nie zdała z tą kadrą kierowniczą, inżynierów i tak dalej, i innymi pracownikami zmienić coś na lepsze, a nadchodził czas kryzysu w gospodarce brazylijskiej, bo to była firma i jest gospodarki brazylijskiej. Powierzył więc swojemu synowi 21-letniemu stołek prezesa zarządu z własnością firmy. Dostał wszelkie prawa zmian. Na początek wyrzucił nie tak od razu, po około 2 latach właściwie zaczęły się te zmiany, gdy sobie uzmysłowił, co trzeba zmienić i jak. 60% wysokiej kadry zarządzającej. Było 15 dyrektorów, było kilka zakładów produkcyjnych. 15 dyrektorów, 6-9 od razu wyrzucił. I dalej się zaczęły zmiany. Macie tu fotkę z jednej z stron tego podręcznika przetrwania, który otrzymuje każdy zatrudniony. Nie ma schematu organizacyjnego całej firmy. Jak trzeba, to rysuje się nowemu pracownikowi schemat organizacyjnego komórki czy powiązań z innymi komórkami, potem wrzuca się do kosza. Zazwyczaj, bo panuje zasada, o której za chwileczkę. No więc była sztywna, przypominam, hierarchiczna piramida. W 80 roku o 12 szczeblach, w 92 po transformacji. Cały czas jest transformacja, ale wtedy pierwszy etap zasadniczo został zakończony. Zostały 3 szczeble zarządzania tylko, a cała struktura to była struktura kołowa. Kołowa tej firmy. To są przykłady struktury kołowej organizacji, a to jest konkretna o bardzo niewielu kołach, a więc niewielu szczeblach zarządzania struktura SEMKO w tym 92 roku. Proszę Państwa, żeby prowadzić większą demokratyzację, uniknąć napuszonych tytułów dyrektor, wiceprezes, kierownik i tak dalej, wprowadził Ricardo Semler tylko 4 rodzaje tytułów. Doradcę, partnera, koordynatora i współpracowników. Kierownicy pracowników SEMKO, koordynatorzy to są ci rzeczywiście operatywni kierownicy, mają niezwykłą swobodę kierowania podległymi jednostkami, opracowania strategii działania. Nie narzuca im się z góry, właśnie bez ingerencji dyrekcji, a nawet ustalają własne wynagrodzenie. Teraz tak, doradcy to jest jak prezesi w tradycyjnych firmach, wiceprezesi, koordynują główną politykę i strategię, partnerzy to kierują poszczególnymi przedsiębiorstwami, tak się nazywa samodzielne zakłady produkcyjne czy świadczące usługi, bo się bardzo już rozwinęło SEMKO przez ten czas. A więc jak samodzielne, to tak naprawdę to są przedsiębiorstwa. Koordynatorzy to właśnie ci, o których przed chwileczką mówiłem, to są szefowie marketingu, produkcji, sprzedaży, majstrowie w halach produkcyjnych i tak dalej. Wszyscy pozostali to są współpracownicy, nie robotnicy, nie pracownicy, współpracownicy tacy. Tak po prostu na nich się mówi. Oczywiście tam im więcej zatrudnionych w jakiejś organizacji czy członków organizacji, tym więcej może być sytuacji konfliktowych. Ludzie mają różne cele, do różnych celów dążą w różny sposób. No i rozwiązywanie tych sytuacji konfliktowych jest bardzo różny sposób. W przedsiębiorstwach najczęściej uczy się nas, lub jak jest strajk, no to od razu mass media, bo to jest strajk. No, zależy od polityki władz państwa, czy nas informują o tym, czy nie. Macie Państwo tutaj po lewej stronie wymienione różne rodzaje w tych sytuacjach konfliktowych sposobów podejmowania decyzji, a po prawej stronie czy obie strony uzyskają zwycięstwo, czy porażkę? No przy strajkach, rozruchach, akcjach protestacyjnych to jest obie strony ponoszą porażki, zazwyczaj.
przy już bardziej powiedzmy sobie cywilizowanych sposobach rozwiązania konfliktów, to jak głosowanie większościowe, decyzja kierownictwa, arbitrażu przy procesie przed ławą przysięgłych, przy zbiorowym dobijaniu targu z mediacją, to jedna strona odnosi zwycięstwo, a druga zazwyczaj porażkę. Kiedy odnoszą obie strony zwycięstwo? Gdy współpracują, dochodzą wspólnie do konsensusu. Proszę Państwa, podstawowe relacje pomiędzy pracownikami, a pracownikami i wyższymi szczeblami zarządzania polegają na zaufaniu, szacunku, wierze w kompetencje zatrudnionych, no i na demokracji. To nie to, że głosują. To doszło senko do tego, że nie ma żadnych wydzielonych parkingów dla szczeblów, dla ludzi ze szczeblów zarządzania. Nie ma oddzielnych stołówek w ich zakładach, w przedsiębiorstwach, brak tradycyjnych tytułów i tak dalej. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to aby ktoś został zatrudniony, musi od współpracownika po kierownika począwszy, musi zostać pozytywnie oceniony przez przyszłych współpracowników, podwładnych, jeśli chodzi o kierowników. Otóż rozmawia się, każdy może rozmawiać z przyszłym zatrudnionym, a potem jest głosowanie. Kierownicy muszą uzyskać, tak konkretnie mówiąc, co najmniej 70 punktów w ankiecie, którą przyszli podwładni współpracownicy wypełniają przed jego zatrudnieniem. A co więcej, jak już się jest kierownikiem, co 6 miesięcy podlega się ocenie przez pracowników anonimowej. Ankiecie liczącej 36 pytań, warto się zapoznać z tymi pytaniami w tej książeczce, która na końcu pokaże przynajmniej okładki, tytuł. Autorem jest Ricardo Semler, o którym przed chwileczką wspomniałem. Ten innowator, reformator, niezwykły człowiek. Oczywiście jest pełna wolność wypowiadania się, bez żadnych sankcji. A taka ciekawostka. Wśród zatrudnionych brak stanowisk sekretarek, asystentów, recepcjonistek, no i innych stanowisk nie dających szans zadowolenia i awansu. A więc każdy sam, począwszy od dyrektorów najwyższego szczebla, nazwijmy tradycyjnie dyrektorów, czyli partnerów, tam, doradcy, wykręca numery telefonów, schodzi po schodach, żeby przyjąć gości, stoi przy kserokopiarce, pisze listy, wysyła faksy, no wtedy faksy, dzisiaj maile, tak. Proszę Państwa, do tego stopnia, powiedzmy sobie, wyczyszczono archiwa i nie dopuszcza się do narastania papierzysk, dokumentów, gdyby się księgowo mówił, jak ja mówię o dokumentach papierzyska, to jest coś ważnego. Jest taka zasada, że wszystkie notatki służbowe, nie tylko służbowe, bo i protokoły, raporty, nawet analizy rynku, no i listy, obowiązuje sporządzanie ich na jedną stronę z tytułem i tytuł ma odzwierciedlać istotę sprawy. A potem, jak zaczynają krążyć, to obowiązuje zasada do tego, do kogo dociera taki dokument. Przeczytaj, zrozum, wykonaj i wyrzuć współuczestnictwo. Na każdym kroku istnieje po prostu realnie zorganizowane współuczestnictwo. Jak pracownicy poczuli, że mają możliwość podejmowania decyzji, rzeczywiście, współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji, począwszy od pomalowania na inny kolor ściany pomieszczenia, w którym pracują, zmienienia ustawiania biurku, postawienia czego się chce na swoim biurku, zmienienia w ogóle maszyn i urządzeń, przy których pracują, znaczy zmienienia ustawienia, inny kąt i tak dalej. Czasem sami ustalają wielkość produkcji, czasem sami zostają po godzinach, by wykonać plan, bez poganiania przez kierownictwo. Ja pamiętam, jak opisywał w swoich pamiętnikach Ricardo Semler, że kiedyś była tak napięta sytuacja, że o godzinie, o której mieli wyjść z fabryki, odbili swoje karty, że wyszli i zostali po godzinach, żeby dokończyć, po prostu nie żądając za to dodatkowego wynagrodzenia. Ale dlaczego nie żądali wynagrodzenia? Za chwileczkę powiem o zarobkach. Pomagają przeprojektowywać produkty, które wytwarzają, pomagają ustalać plany marketingowe. Mają nieograniczony dostęp do ksiąg rachunkowych. Czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę? W Unii
europejskiej, w której obowiązuje RODO. Oczywiście niektórzy z wyższych szczebli zarządzania mają prawo sobie zaszczyt, że o ich zarobkach to nie będzie się informować robotników, ale tak naprawdę zarobki kierownictwa od niższego do wyższych szczebli są jawne dla robotników. Ciekawe, co? Biorą udział w podejmowaniu bardzo istotnych decyzji, o których już wcześniej mówiłem. Godziny pracy. Jest ruchomy czas pracy dla wszystkich, również dla robotników, z tym, że ruchomy w tym sensie, że mogą między 7 a 9 pojawić się. Ich sprawa, jak uzgodnią z kolegami, kto kiedy przychodzi, żeby po prostu produkcja nie nawaliła. I tak dalej, i tak dalej. Tu cała strona o tym, jak pewien pracownik godzinami czyta gazetę w miejscu pracy i to nikogo nie oburza. Dlaczego? Poczytajcie sobie Państwo. 1/3 pracowników chodzi właściwie tutaj o kierownictwo, ma możliwość rezygnacji z maksimum do 25% dotychczasowego wynagrodzenia, ale za to, jak w tym roku jest zysk, to oni zyskają pensję też w wysokości 150% poprzedniej pensji. Ale w chudych latach, przy stracie, siedzą na tych swoich 75% tej nominalnie poprzedniej. Robotnicy mają 23% zysku firmy, właściwie tej samodzielnej jednostki produkcyjnej, na którą przypada zysk, do podziału między siebie, bez ingerencji dyrekcji, po prostu jak oni będą sobie to dzielić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to sobie Państwo że. Bardzo ciekawe uwagi Ricardo Zemlana o regulaminach. Służą one właściwie jedynie temu, żeby odciągnąć uwagę od podstawowych celów firmy, zagwarantować kierownictwu fałszywe poczucie bezpieczeństwa, stworzyć zajęcie dla działów rachuby, uczyć ludzi zabijać dinozaury kamieniami i rozpalać ogień przy pomocy chłupki. Jeśli są tu kierownicy, przedsiębiorcy, poczytajcie to sobie jeszcze raz później. Mniej oczywistą zaletą likwidacji regulaminów jest to, że ludzie zaczynają samodzielnie podejmować decyzje, a to ocenia Ricardo Zemler po 12 latach zarządzania firmą, która miała upaść, że ci współpracownicy często mają większe kompetencje do podejmowania decyzji niż ich kierownicy. I tak dalej, i tak dalej. Związki zawodowe są szanowane, rady zakładowe i tak dalej. Bardzo ciekawe uwagi o to, jak tradycyjnie traktuje się strajki, łącznie z możliwością wprowadzenia policji, siły i tak dalej, a tutaj nie. Tu nie. Ocenianie przez podanie, to już mówiłem. Proszę Państwa, rotacja to już mniej nas interesuje i tak dalej, do poczytania. To uwaga, każdy pracownik może liczyć w losowym przypadku, gdzie pilnie potrzebuje gotówki, w losowym przypadku choroby, nieszczęścia, wypadku na pożyczkę od swojej firmy, ale nie na zakup nowych mebli, nowego samochodu czy czegoś tam, co może sobie zaplanować sam. Proszę Państwa, jak takie przedsiębiorstwo może przetrwać na rynku, produkować dobrej jakości wyroby, dostarczać produkty w terminie i przynosić zysk w dużym okresie czasu? Nie tylko przetrwało. Semco nie tylko przetrwało, ale rozrosło się do wieloczłonowej grupy przedsiębiorstw i innych organizacji świadczących różne usługi, ale do Instytutu Edukacyjnego, słynnego w całym świecie zarządzania, w świecie w ogóle. Proszę Państwa, jak w 1992 roku miało przychód 3 miliony dolarów, tak po 21 latach, po restrukturyzacji już 212 milionów. 3, a 212. To dla tych, którzy się fascynują pieniędzmi. Więc powtarzam, upadała w 80 roku, w 92 kwitnąca. I tu zacytuję szefa Ricardo Zemlera. Głównie dzięki temu, że nie zgodziliśmy się na roztrwonienie naszego największego skarbu ludzi. U ilu menedżerów, dyrektorów, ministrów, prezesów, że ludzie, to powiedzenie, że ludzie są naszym największym skarbem, jest tylko frazesem. 6-krotny wzrost sprzedaży, pomimo recesji, znacznie zmniejszenie liczby kierowników, to już mówiłem, zmniejszono o 75% liczbę pracowników administracyjnych. Zlikwidowano też różne działy, jak dział szkoleń, przetwarzania danych, dział kontroli. Proszę Państwa, 7-krotnie wzrosła wydajność, 5-krotnie zwiększenie zysku nastąpiło.
Obecnie jest 2000 podają pracę, wśród nich setki ludzi gotowych robić cokolwiek, byleby tylko pracować w Semco. Tu poczytacie sobie o tym, ile ludzi chciałoby w skali całej gospodarki brazylijskiej pracować wśród absolwentów uczelni właśnie w Semco. Proszę Państwa, w związku z tym, to jest najciekawsze, żona jednego z robotników przyszła, żeby porozmawiać z pracownikiem kadry, bo była zaniepokojona. Przedtem był derliwym satrapą, a teraz przestał krzyczeć na dzieci, jest spolegliwy, co się stało, co zrobiliśmy z jej mężem i tak dalej. Powiedzenia Semlera bardzo kształcące dla mnie. To jest książeczka, w której opisał, jak się robi taką reformę. A teraz ode mnie, proszę Państwa, kto słyszał o restrukturyzacji gospodarki Polski już po 1989 roku? Ale restrukturyzacji bazującej na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Głównym narzędziem byłyby zespoły wymiany usług sąsiedzkich sprzętu rolniczego. To pomysł profesora Krzysztofa Reja, potomka w prostej linii po mieczu Mikołaja Reja z Nagłowic. Tak, jego dziadek był jednym z założycieli Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, był cenionym przez Wincentego Witosa, on arystokrata polski, mówię o jego dziadku w tej chwili, Mikołaju, cenionym jego doradcą. Mieliśmy i takich arystokratów. I proszę Państwa, oparta ta idea wzajemnych usług maszynowych, sąsiedzkich i istnieje już od dawna w krajach zachodnich, u nas jakoś nie może się przebić. Rej próbował u władz, u Solidarności i tak dalej. I tu jest cała koncepcja, o której, jak widzę, nie mam czasu w tej chwili mówić. Więc jeżeli teraz nie obronimy polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, na przykład z pomocą naszej koalicji, ale nie tylko, to co nam pozostanie? Zauważcie, jak Talina, zostanie nam właśnie cytat, proroczy cytat Chochoła z Wesela Wyspiańskiego i Talina, która układa się w akronim GMO. Czy Państwo to widzicie? Talina. Pozostał nam inosznur lub będziemy żyć w tej Unii, jak w raju, nago i boso. To jest bardzo cenny fresk, proszę Państwa, z prawej strony. A więc koalicja. Tak dla żywności od polskiego rolnika. Pozwólcie Państwo, że wprowadzeniem do wystąpienia Jadwigi Łopaty będzie... Yeah.